Proszę... Kochani, przemili, jestem naprawdę miło zaskoczony, że się Państwo raczyli tak tłumnie przybyć tutaj do tej sali Olimpii, żeby się spotkać z naszym tym wspaniałym przedsiębiorstwem. Proszę Państwa, no ale wracamy do naszej sprawy. Ja się Państwu tradycyjnie przedstawię. Aleksander Gołębiowski, podobno w dalszym ciągu, podobam się kobietom. Oj, kochani, przyznam się, że takiej reakcji się po was nie spodziewałem. Zazdrośnik siedzi. Trudno, trudno. Proszę państwa, w takim razie dochodzę do wniosku, że jednak będę zmuszony troszeczkę zmienić moją wersję powitalną, którą specjalnie dla was przygotowałem. A więc powiem z tego miejsca z całą odpowiedzialnością bardzo krótko, że ja naprawdę na niejednej scenie już byłem. W niejednych wyborach uczestniczyłem. Z niejednej urny wino piłem. Zacząłem za Gomułki, za Gierka, też byłem. Ja wiem, że tutaj w Poznaniu, właśnie w Poznaniu, nikt nikomu nie robi łaski, ale jak ja wszedłem, to oklaski były takie niby. Jeszcze raz wejdę. Kochani, nie zawiodłem się na was. Dziękuję wam za te wspaniałe, rzęsiste, spontaniczne brawa. W takim razie muszę się wam przyznać, że ja kocham, uwielbiam brawa, ponieważ one cały czas przypominają mi nasze bogate lata 70. To były czasy, pamiętacie co? Flaszka 103 złote kosztowała. No, ale wracamy do naszej rzeczywistości. Proszę państwa, ja jako dyrektor MPK, Miejskiego Przedsiębiorstwa Kabaretowego pod spodem w Poznaniu, witam was bardzo gorąco, a tym bardziej gorąco, ponieważ dowiedziałem się, żeście przybyli na to dzisiejsze z nami spotkanie, dobrowolnie, a nie na siłę. No. Ej, muszę wam podpowiadać, no. Dlatego teraz mogę wam się zrewanżować jako dyrekcja. Ze szczerego serca, bo nasze staropolskie przysłowie mówi: nosił wilk wodę, dopóki mu się ucho nie urwało. Ma pani rację, przepraszam, się zapędziłem. Przepraszam za pomyłkę, jeszcze raz. Wybaczcie mi, kochani. Bo nasze staropolskie przysłowie mówi: na pochyłą babę wszystkie kozy skaczą. Znaczy, przepraszam, to chyba ze szczęścia. Do trzech razy sztuka. Przepraszam najmocniej. Bo nasze staropolskie przysłowie mówi: gość w dom, żona w ciąży. Znaczy, co się ze mną? Przepraszam. Jednym słowem przed państwem moi zasłużeni pracownicy. Andrzej Czerski, Jacek Baszkiewicz. Do pracy. Witam bardzo serdecznie. Przepraszam na moment, jak zwykle. Ty. No co grasz? Co to jest? Festiwal? No co to jest, kurde, kołobrze, czy co? Czy to nie widzisz, że jesteśmy inaczej ubrani dzisiaj? Wyjątkowo, to jest fakt, co gra głuchy pianista, no. No słyszę, ty, mam tam przyjść do ciebie? Ma tam mój kolega przyjść do ciebie. Ma tam, ma tam mój kolega przyjść, jak on do ciebie przyjdzie. No przecież to ja się pytam, nie tego. A. Bo do ciebie przyjdę, ty mnie nie denerwuj, nie fatyguj się, no. Ma tam kolega przyjść do ciebie, ma tam... Płoto nie przyjdę. Widziałeś, jaki duży facet? No kawał chłopa. Ale bym się nadział. No. Cicho teraz, uważaj, będę cię przedstawiał. Proszę państwa, to jest Jacek Baszkiewicz, ofiara kryzysu. Co? Dobry wieczór. Tak. Tu jeszcze raz, bo tu kamera jest się układa. Dobry wieczór, kamero, dobry wieczór. Kamero, witamy bardzo serdecznie kamerę. Państwa, bardzo dziękuję za brawa. On jest łasy na oklaski, skończy pewnie w dyplomacji. No co ty za pierdoły opowiadasz tym ludziom, no? A to jest mój kolega Andrzej Czerski, on zapewne skończy w ubikacji. Ukłon się! Ukłoniłem się! Panie, widziałem. No. Ale ci brawa załatwiłem. No właśnie, dlaczego w ubikacji? No zawsze mówię, że chciałeś brać pieniądze za sam papier, nie? Ale nie toaletowy, Jacuś. A.
współpracujemy ze sobą od dawna. No już w żłobku kolega robił moje pieluchy. No robiłeś, pamiętam dokładnie. Co ty masz za pisuarowe skojarzenia? Mamy tutaj nad poziomy wylatywać, mamy ludziom powiedzieć co nowego w kabarecie. Aha, rzeczywiście. Ludzie, nic nowego. Nowe czasy, stara bida, nic się nie zmieniło. Jeszcze gorzej jest niż było, naprawdę. Wszystko się porypało, tak dokładnie. Jak to nic się nie zmieniło? No po 45 latach nareszcie rozpadł się ten największy kabaret, jaki działał w naszym kraju. Rozpadli się na socjaldemokrację i Unię. No i teraz mamy takiego Fiszbacha w Zalewie Kwaśniewskiej. No, się porobiło, mówię wam. No, a słuchajcie, ale swoją drogą to ciekawostka, bo oni tu się niby podzielili, a przecież Unia to znaczy związek, zjednoczenie, nie? Ja ci to wytłumaczę, to jest tak, jakby pies zaczął sam siebie konsumować od ogona. No, nie dość, że się nie nażre, to jeszcze z głodu zdechnie. Naprawdę? Taki pies. Taka głupota, taka no. Głupota, naprawdę, no do tego do... Psu na budę taka robota. Ty, Jędrek, budę im już zabrali. Jaką budę? No komitet centralny. Każdy przyszedł, zabrał co nakradł i do chaty. No, giełdę tam zrobili. A to nie lepiej było studentom dać. Co? O, bibliotekę tam zrobić. Oj nie, wiedza się tego gmachu nigdy nie trzymała. Jędrek, kombinuj trochę. No. Przecież to lepiej było zburzyć. Rozwalić w trybie. No. Ale się zatrzymałem, gdzie? Bardzo proszę. Kurde, ale mam refleks. Masz. O, albo spalić, a popioły rozsypać na cztery strony świata. No. A na co? A na wszelki wypadek, wiesz. A kysz, zgin, przepadni, maru, nieczysta, paszła, skąd przyszła, nie wraca, bar. Sieknę, to nie wiem, co zrobię, no. Spokojnie, już spokojnie, denerwuj się. No, widzę, gmachy są nieważne, posłuchaj. Tam pracowali ludzie. Pracowali? Pracowali. To tysiące aparatczyków było. No. Każdy jeden, morda jak szafa trzydrzwiowa. Do roboty dwie lewe ręce. No wiadomo, lewica. Ale co oni teraz zrobią? Schudną. No, ale po prostu jeszcze mam lepszy pomysł. Jak? Ja bym ich wszystkich wysłał na wycieczkę za Ural, zabrał paszporty i niech proszą o azyl polityczny. No, no. No nie! No tak! No jak? No a do kraju szlabanik nie ma wiary. Rosji taką minę chcesz podesłać. A co mnie Rosja? No w takich ciężkich czasach dla nich, zobacz co tam się dzieje, no. Gdzie? No w Rosji. Aha, w Rosji. No, Jelcyn został prezydentem Gorbaczowa. No ale przynajmniej teraz wiadomo, co znaczy ta plama na czole Gorbaczowa. Mówili, że Afryka. Ale gdzie on ma wybity nowy kształt Rosji na głowie? Tak mu wywaliło. Samoczynnie, rozumiesz? No proszę, ale... Nie ma się z czego cieszyć, nie. Imperium się rozpada, no. Ale te armie zostają, właśnie, te głowice. Właśnie, a propos, to Amerykanie nakręcili północ-południe, a Ruskie zaczęli serial wschód-zachód, głęby jedne. Ty mówisz o wojnie secesyjnej w Ameryce. No, nie, ja o Rosji. Secesja to znaczy uwolnienie, ja ci to wytłumaczę na przykładzie. No, uważajcie, u nas w kraju, w handlu mamy secesję. Tak. Jest uwolnienie handlu, od handlu do sklepu nie ma po co teraz wchodzić w ogóle. W ogóle, u nas do sklepu w ogóle nie ma po co wchodzić w ogóle. A dlaczego? Bo tak klepie po tobie, co? Po co masz chodzić do sklepu, jak wszystko na ulicy leży, no? Banany, czekolady, mięcho na tych brudnych dechach. No, te muchy tam latają, bzyk, bzyk. Tragedia. No, jeden facet to w związku z tym nawet tragedię rodzinną przeżył. Jaką? On sprzedawał z ciężarówek krowy i tak się rozpędził, że żonę też sprzedał. To nie ma żartów teraz. Nie. Co się z nami dzieje? Jakieś szaleństwo handlowania, amok! Szajba, normalna szajba. Ja naprawdę nie mogłem przejść taką jedną ulicą. Więc słuchajcie, ja taką jedną ulicą też w ogóle nie mogłem przejść. Dlaczego? Bo se goła baba na środku siedziała. Jaka goła baba? No ona wszystko sprzedała, jeszcze chciała handlować. Taka napalona była, no. I co, ona na trotuarze siedziała? Ale gdzie? Na dupie siedziała, na tym siedziała. Prosiłem, no. No co prosić? Nie, słuchaj, na stoliku turystycznym siedziała. Nie, naprawdę taki miała malutki, taki widulce siedziała bidulka tam. Tu se zasłaniała, czy... Nie pamiętam jakoś tam. To nie mogłeś jej okryć? No chciałem, ale ona mówiła, nie nada, malczyk, nie nada. Cię będę wygłupiał. Tam co okryć. No. Jędryk to turystka była. Turystka? Tak, ja poznałem po gręplinie żółtej.
Mamy teraz handel turystyczny, o, i gastronomię kampingową. No. Na całym świecie jest tak, że w tych przyczepach to ludzie wypoczywają. Ta, leżą, dubią se w nos, w uchu czasami. U nas odwrotnie pracują, sprzedają buty, kasety, zapiekanki, czego oni nie wymyślą. Właśnie, ten facet to nawet kanapki ze świnią sprzedawał. No i co? Nic, poszedłem, zapłaciłem 50 tysięcy, no mnie też bolało. I dostałem bułkę z serem. No a świnia? No też tak zapytałem. On powiedział, że świnia to on jest, że za takie pieniądze takie byle co sprzedaje. No bezczelny facet wyjątkowy. Naprawdę, no. To ręce opadają. No. Generalnie bezczelność. Mieli wprowadzić gospodarkę rynkową, a wyprowadzili sklepy na trotuary, no. Restauracje do przyczep. Niedługo będziemy handlowali w krzakach jedni na drzewach, na no. Na drzewach? No. O, to ja się nie najem. Dlaczego? No bo ja mam zawroty głowy. To nie o to chodzi. Chodzi o strukturę handlowania, żeby te stragany zniknęły. No ale zniknęły. Ty się, Jędrek, niepotrzebnie czepiasz. Nie jest tak źle. Ja ci ostatnio wchodzę do sklepu. Co? Deszcz padał? Ale gdzie na sucho wchodzę, no? Ty na sucho? Się parę razy zdarzyło. Tak sobie wchodzę, się rozglądam, patrzę. Są. Leżą na ladzie. Ekspedientki. Pistolety leżały, no. Prawdziwe? Ale głupi. Na gaz z Iraku. Z Iraku? A po czym poznałeś, że stamtąd? No po metce było napisane, zdjęłano w Irakie. A. Jakiś taki nierozgarnięty dzisiaj od rana. Od rana, no, naprawdę. A ty z kolei taki smutny jakiś jesteś. A, to dlaczego? Zupełnie z innego powodu. Z bo skończył się taki najlepszy serial komediowy, jaki ostatnio widziałem w telewizji. Jaki serial? Studio Wyborcze, no takie... Czy tam takie naprawdę cuda były, że... No cuda, no, cuda. Śmiechu, no. Co nie miała. Wygrały Czerwone Brygady, będziemy mieli za swoje, zobaczycie. Nie, nie, ale ty, ja mam pomysł na nowy rząd, naprawdę. Tak? No wymyśliłem. To sprzedaj, proszę bardzo, nowy rząd. No, uważajcie, to się musi sprawdzić. Premierem Tymiński, ministrem sprawiedliwości Baksik, a finansów Grobelny. Wiedziałeś? I duży spokój mamy. Rząd naszych czasów, naprawdę. Naprawdę, na naszych oczach ta gospodarka się rozpada, przemysł leży, bezrobocie... Poczekaj, no, ja wiem, kiedy ozdrowieje nasza gospodarka, kurczę. Ty wszystko wiesz, no, nikt tego nie wie, ty to wiesz akurat. No. Przejmie się kłócą. O. Co odpowiesz? Ja się znam. Zapnij się, ale powietrza nie nabieraj, bo komuś oko guzikiem możesz wybić. Tak. Uważaj, pytam. No, bo... Kiedy ozdrowieje nasza gospodarka? Kiedy Balcerowicz pójdzie na seans Kaśpirowskiego. Murowane, naprawdę. Ale to się rozepnę, nie będę kandydował. Dobra. Rozepnij się tym bardziej, że koniec żartów, proszę Państwa, musimy teraz zaśpiewać bardzo poważną piosenkę. Dyrektor nam kazał, dyrektor. Taki mały kurdupel, on to był przed nami. No, nie był, pani widziała, był, nie? Był, no, on tak łazi jak kaczka, tak. Jaki mały? Tak. To jaki mały? A co, duży kurdupel? Jędry, kurdupel jest kurdupel, już nie urośnie. Nic? Ale po co? Niech taki se chodzi. Taki malusi będzie? No. Ale kazał zaśpiewać? Nie kazał, trzeba. Trzeba. Zaśpiewamy, ale najpierw przedstawimy naszą orkiestrę. Kolega zacznie. Kolega. Proszę zwrócić uwagę, jak on to pięknie robi. Zaczyna. No bo tak jak... Proszę Państwa. Aksamitny głos. Chyba sztruksowy. Struks masz na dole. No, a góry mam... Aksamitną. Aksamitną. Dobra, a nie, proszę Państwa. Ty tam nie rżyjcie, bo was nie zapowiem, no. Widziałeś. No, skupcie się, jak kolega pracuje. No, kurde, co? Jest. Proszę Państwa, dzisiaj specjalnie dla was na gitarze w szybcach i klarnecie. To nie jest fujara, to jest klarnet. I to gra nasz wspaniały multiinstrumentalista Marcin Samolczyk. No teraz ty. No. Instrumenty klawiszowe Krzysztof Gruszka, Krzysiu. Ty, dlaczego mu się kłaniasz? No poznał mnie, ukłonił mi się, Jędrek. No. Nie, teraz mnie... Co tak późno przychodzicie, co? No.
Która to jest godzina? 20. Do pierwszego rządu. I do pierwszego. A? 20 minut wcześniej skończymy. Tak jest. Bliźniaczki takie same berety ubrały, nie? Nie, dobra, no ale ty widziałeś? Nie, te, co nie, widziałeś? Poznał mnie, naprawdę mnie poznał. Poznał cię? A ukoń się jeszcze raz? A nie, bo mnie nie poznał. Nie będę ryzykował. Cicho będziemy chwalili naszego pianistę teraz jak zwykle. Trzeba go pochwalić, nie ma siły. Proszę Państwa, doskonały muzyk, świetny kompozytor. Ma bardzo dobre układy z klawiszami. I z pedałami też. Ma. No co cicho, no każdy ma swoich znajomych. Jędrek, że u nas jest teraz tolerancja, wszystko wolno, rozumiem? To wolno, już. No, wolno? Proszę bardzo. No. Będziemy plotkowali o naszym pianiście jak zwykle. Państwa, bo on nam psuje scenografię. No. Smutny tam siedzi, psuje nam. Ale smutny jest, bo żonę ma chudą. Ta żona jest taka chuda, że jak bierze prysznic, to musi latać, żeby ją ta woda chyciła. No. Raz ją pomylił z kijem od szczotki, powiedział do niej, ty miotła. Ło, to ja ją chyba znam. Ona ma takiego wielkiego zeza, że jak płacze, to jej łzy po plecach lecą. To jest ta sama. Nos. O, nos. Właśnie, nos. Ta żona ma nos. O dziwo ma. Taki ogromny, że pod tym prysznicem papierosa może palić, nie zgaśnie. Słuchajcie, z nią się w ogóle nie da w lewo tańczyć. A dlaczego? Bo jej się proteza odkręca. Nie, bo się obrazi, pójdzie. Nie, to tam. Nie krzył, to sąsiadka z trzeciego. Bardzo ładna kobieta. A, też masz kar, ale ładna. Piosenka, kto nas dzisiaj wyzyskuje? Krzysztof wchodzi na 3-4. A my schodzimy na 5-6. Dobranoc. Wracaj tutaj śpiewać poważną piosenkę. A my śpiewamy? No my śpiewamy. Poproś teraz Krzysztofa, żeby zagrał. Poproś tak ładnie. Krzysiu, 3-4, zagraj. A ty świrnięty jesteś? Świrnięty. Co, a kapella będziesz śpiewał? A kapela nie idzie do domu, ona mi nie przeszkadza. To wiadomo, ale nie. Potrzebne, dalej, już. Co? Krzychu! Krzysiu! Krzychusiu! Rączką mu pomachaj, po koleżeństwu. O nie, bo to się źle kojarzy. Krzychusiu! 3-4! Graj! Tak ci świsnę, to ci mówię, no. Ja go będę prosił. Kiedyś wyzyskiwał burczuj z obszarnikiem oraz księdzem. Kto nas dzisiaj wyzyskuje, skoro kraj z ucierpnędzę? Teraz będzie na ludowo troszeczkę. Nie na czy to klasa robotnicza doprowadza kraj do krachu? Toż pracuje już od świtu, wyzyskiwać nie ma czasu. Czy to chłopco w pocie czoła starym pługiem ziemię orze? Nie, bo chłopiec tylko marzy o nawozach i traktorze. Wiem, to jest inteligencja, wszak posiada wykształcenie. Ona wszystkich wyzyskuje. No, także nie ma na jedzenie. No chyba, że coś na ulicy nie ma. Wyzyskuje nas margines, co jak kamień jest na rżysku. Gdyby to margines słyszał, no to dostałbyś popysku. No przecież się nie uderzę, ludzie się. To przez Stany Zjednoczone. Nasza gospodarka chora. No taki durnowaty pomysł może schować do śpiwora i wysłać, oni już nie biorą. No, oni mają potąć śpiworów, naprawdę. Jędrek, no tam nie ma gdzie stąpnąć. No, tam, ja go kocham, tam leży śpiwór przy śpiworze. Mój Boże, a ja się zagadałem. Zaśpiewaj teraz. No właśnie, żebym trafił. No. 3-4. Ale ładnie plumpla, nie? Ach, może władza wyzyskuje. Władza, u nas biedę klepie. A? Tros, wciąż się zastanawiam. Jak tu zrobić jeszcze lepiej? Ludzie, weźmy się do pracy. Trzeba w końcu kraj odpalić, bo historia nie przebaczy, nie ma już na kogo zwalić. Niech kto chce nas wyzyskuje, nawet ci, co są na szczycie. Byle za godziwą pracę można mieć godziwe życie, a my sobie poczekamy. Co chyń
zabawy. Czy po wszystkim będzie pan? Że jak zwykle znowu dziady. Bardzo prosimy o spokój, inspekcja. Dobra, wystarczy. No, wystarczy, czy teraz będą jaja dopiero, no. Jak ty się dzisiaj wyrażasz, no? Dyrekcja przyszła, słoneczko nasze przyszło. Twoje chyba słoneczko. Mówi, żeby zgasło jak najszybciej, tam no. Mi zależy. O, dyrektorze, to są nuty, to jest pięciolinia, no, klucz wiolinowy. No przecież Jędrek mamuty nie czytają nuty, coś ty. No przecież zobacz, jak on wygląda, no zobacz. No przystojny. No jak Gargamel. Klakier do nogi, pan przyszedł? U, ale coś tu kotem leci. I to czarnym chyba. Stop! Szybciutko, szybciutko wracamy na swoje miejsca, szybciutko. Ja tylko sprawdzam tumany. Co mamy? Ja. Sprawdzam, co tu mamy, tumany. Tu mamy tumana. Tumany. Tumany, kurzu się, tupnie kurz leci, taki pył się unosi w powietrzu, fruwa. Maszkiewicz Czerski, przecież ja wam chyba tłumaczyłem. Żyjemy obecnie w takich czasach, że należy dokładnie wszystko sprawdzać. No. Nigdy nic nie wiadomo, co tu mamy pod spodem. Właśnie, pierdutniej nas nie będzie. No właśnie, to ja tupnę, a wy uciekacie? Co, ty się mnie boicie? Kochani, ja naprawdę tego nie rozumiem. Wierzcie mi, to zresztą widać, że jestem bardzo miłym, spokojnym, powszechnie lubianym, szanowanym człowiekiem. Kłamie, cholera. Powiem więcej, jestem tak pokojowy, że aż sam się dziwię, że to nie ja dostałem tą nagrodę szwedzką. No, tego Jobla. Tego Nobla. O, jaki piękny Nobel, jak żymy. Masz kiedyś Czerski? W takim razie proszę błyskawicznie, bez namysłu odpowiedzieć mi na pytanie. Ci to kto? Ci tu? To ci tu. Tu ci tam? To ci to tu tam. To ci to tu tam, to jest publiczność. No, se przyszła i siedzi. A co, mają wstać? Czy co, ja nie mogę. Dlaczego taka mizerna? Ale świetnie. Jaka mizerna? Tam kobieta dwa miejsca wykupiła. O to mi chodziło, tu was mam. A skąd wy macie takie dokładne o nich informacje? W życiu nie powiem. Z kim teraz po wyborach współpracujecie? A się to kim jesteście? Wy? My? No. Szybciej. To. No dawaj, mówimy z dyrektorem. No, my tu no. Z kolegą. Oj, kolego Czerski, nie kompromitujcie mnie przed salą. Mnie też przy okazji. Mówicie zawsze zdecydowanie i krótko. Tak. Jesteśmy występowacze. Tak. Jest nas dwóch. Tak, tam stoi kolega. Tak, tam stoi kolega. Bo już poszedł, ale był. Kolego. A wy? Ja. Wy. Ja. Nie ja, tylko wy. Ja, wy, on? Bo teraz... Jakie won? Ja, nie, zostańcie, dyrektorze, zostańcie. To nie było do was. Oczywiście, tak myślałem. Musicie pamiętać, że ja, wasz dyrektor, jeszcze jestem w waszym przedsiębiorstwie jak programator w pralce automatycznej. Bo proszę państwa, na moich barkach spoczęła olbrzymia odpowiedzialność za pracę, za program, za... Baszkiewiczewski, gdzie wy jesteście? Proszę w tej chwili wracać do... Co to ma znaczyć? Dlaczego nie uważacie? O czym ja mówiłem? Co ja jestem w pralce automatycznej? Bęben. Nie wiem, łej. Ten, jak dlaczego to... nie uważacie? No, co się wam stało? Kurde, ale się zaciąłem, no. Odblokujcie się. Bo tam. Bo tam co? Bo tam przeszła kobieta. No i co z tego, że przeszła? Przeszła, dyrektorze, kobieta trzymała w ręku białą szmatę i tak płynęła. No. Kolego Czerski, no więc proszę pomyślcie. Tak. Kobieta w naszym przedsiębiorstwie. Tak. Z białą szmatką. Tak. Płynęła. Tak. Kto to jest? Żona dyrektora. To...
Kolego wy? Tak. Kobieta w naszym przedsiębiorstwie z białą szmatką. Co to znaczy? To znaczy, że żona pana dyrektora komuś się oddaje. O. Poddaję, poddaję. Nie, ja pójdę zobaczyć komu. Proszę zostać na swoich miejscach. Przecież to jest nowo przyjęta przeze mnie pracownica. Ona z nami pracuje, ona z koledzy absolutnie nie interesuje. Ale fajna, fajna, naprawdę fajna. Nie interesuje. Nie, ona mnie w ogóle nie interesuje. W ogóle nie interesuje. Ogóle. A o której ona kończy pracę? W ogóle mnie to nie interesuje. Ja se potem sprawdzę. Uwaga, występowacze. Teraz wam cytuję. Tak. Czy co? Cytuję. Nie mówi się cytuję, tylko czytuję. Nie czytuję. To widać. To wam teraz cytuję. Występowacz piką awangardy kultury i sztuki masowej. Czyli występowacz musi być zawsze na? No. 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 Musi. Bezwzględnie musi być. Ale na czym musi być? Aha, na czubku tej piki. O, łato, boli. Szubek, to wy jesteście. Tak myślałem, dziękuję. Macie być zawsze na posterunku pracy, to jest proste. Kochani, przemili, teraz wam wszystkim rzucę hasło. Łoń, żeby komuś na nogi nie chlasło. Uważajcie. Zaczyna się im przeszkadzać. To ja już pójdę. Nie, proszę zostać. Dokąd? Tu. Wracę. Tutaj. Dokąd? Brawo, kolego Czerski. Macie u mnie plus. A u mnie przerąbane. Kolego, proszę, nic nie mówcie, nie ruszajcie się. Co to, wojna? Kochani, pamiętajcie do końca życia. Pracując dla siebie, pracujesz dla kraju. Ło, to jakieś nowe hasło. Ale dobre, dobre. Dziękuję, sam wymyśliłem. No to... To jeszcze lepsze. No i sam se poniesie. No. Jaśnij wam to hasło tłumacząc, ile my teraz z tego wszystkiego wykroimy. Tyle co? No. 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 Kurde, ale się ustawiłem, no. By to szlachro. Tyle co? Tyle podzielimy. No, między siebie. To dyrektor powiedział, słyszałem, będzie powiedziane. Proszę, wyjdźcie już. Nie, jeszcze zostańcie. Chodźcie z powrotem. Dam wam najpierw dyspozycję. Ja z państwem sam tu zostanę. A wy od tego momentu działacie tylko na zapleczu. I cokolwiek by się działo, mówcie, że jestem u siebie w biurze na górze. Proszę bardzo. A gdyby dzwonili socjaldemokraci? To mówcie, że jestem na kolacji. Proste. No. A jakby dzwonili z PSL-u? To jestem na wiejskim weselu. A gdyby dzwonili z Senatu, przyjaciele? Jestem w kościele. A jakby dzwoniła dyrektora stara? No mówcie, że będę zara. Zara, jaka stara? Co za stara? No właśnie, ja jej nie znam. A więc jaka stara? No, stara, 48. Stali. Nie, w biuście. Ło, to decham. Coś się powiedzieli? Nie, że jakby dzwonili z Warszawy, to powiem, że nie ma sprawy. Dobrze. Wrócić, szybciutko, wrócić. Najważniejsze, jak zadzwonią. To wyrwę telefon. To... Wrócić. No szybciej wracajcie, tak żeby ci wierzyć. Szybciej. Co to jest? Co? Aerobik? Zajobik? Będę latał tam i z powrotem? Czasy się zmieniły, a tu stara skóra, druga natura. Właśnie, a propos, jak tam dyrektora legitymacja zjadł pan już? Nie, szybki miała. Wyjdźcie. Nie, że zostańcie, znowu zapomniałem. Zostańcie. Kurde, nie wytrzymam, no. Nie wiem, co zrobię. Daję wam na dzisiejszy wieczór piękne hasło. Nawiedziło go. O pokój i dobrobyt walczymy dziś pracą. Ty durna glasą. Ja kiedyś stałem na czele baciaku. Pielnią w dłoni kroczyłem w pierwszym szeregu i nigdy mnie nie dogonił. Potem ubrałem garnitur, nie miał takiego ojciec jak klasa już robotnicza. Klasy kończę zaocznie,
sferami jadę mojej klasy. Już ludzi mam pod sobą, rządzę jak tylko potrafię, a życie płynie obok. Służyłem przez lata wiernie, oddałem zdrowie, duszę za naszą sprawę dzielnie i dbali towarzysze. Choć za mną wołali beton, sierpień zniosłem jak karę. Choć nie jestem atletą, na taczkach się nie dałem. Ostatnia iskra nadziei, zabłysk, byłem w bronie. Teraz po wrogi zawieje, małutka chyba to. Co mam zrobić, kochani? Pytam, gdy spadłem z gór. Stoczyć się mam z tej grani, odchłań nomenklatury. Ja chciałem wierzyć, że dobrze skończy się nasza trasa. Jako jedyny dziś może powiem tylko przepraszam. Dziękuję bardzo. Się wzruszyłem okropnie. Takie czasy, że będę był. Na zima i Wołodia. A co to za hałasy? A kto pozwolił pitolić, co? Pytaj się. Chwileczkę, jakie pitolić? Ja tu mam śpiewać. Pieśniarz się znalazł. Tu cicho teraz będzie. Jakie cicho? Jak ja mam śpiewać? Mówię, że cicho będzie, bo wywiad będzie teraz. A w ogóle co pan jest? A się zgadnij pan. No, NKWD? CIA? Ale... Securitata? Ale gdzie jestem syn? Tata został w domu dzisiaj, no. Panie, co pan za głupotę opowiada? Wywiad z panem. Z mną? No z pnem, znaczy z panem. Dyrekcja ta mała kurduplowata, co tu łazi bez przerwy, on przed chwilą przodził, pan nie zauważył? No coś tu dywan żarło. No, to mógł być. Dobrze pan to określił. To on prosił, żeby pana przebadać, wie pan, bo pan jest nowy i nie bardzo wiadomo, co z panem zrobić i na mnie wypadło, nie ma się z czego cieszyć. No to się nie cieszę w ogóle. No. Tu mam kartkę z pytaniami. Co pan robi? Ja tu mam z odpowiedziami. No i bardzo dobrze. Widzę, że pan się przygotował, będzie dwa razy szybciej. Mhm. Pan się skupi, pierwsze pytanie. Co pan robił w nocy z 12 na 13 grudnia? Nie, przepraszam, wywiady mi się pomyliły. No to stara marynara. Wie pan, żadna praca nie hańbi. No, ale wstyd w rodzinie. No, ale ja się już wypisałem. Tak. Wszyscy się nagle wypisują. No, ale ja z rodziny. Miałbym taką, to mi się w ogóle nie urodził. No. O, ale jest. Nazywają pana docentem kabaretu. Jest pan docentem lewicy czy prawicy? Ja jestem docentem nerwicy. Jakiej nerwicy? Tej wkurwionej większości z ulicy. Tu, proszę. A ja sprawdzę. No. Nie, proszę. Nie, ale dobra, rzeczywiście, tak tam ma napisane. No. Nie, ale ja widzę, że my w ten sposób za daleko nie zajdziemy. Zróbmy inaczej, cofnijmy się nieco wstecz. No to chodźmy. To chodźmy, tak. Ja też taki durnowaty dzisiaj od rana, no. Wszystko się mówi, co innego robi się, co innego. Ciągle? A co, zmieniło się coś? No, zacznijmy od początku. Od zeszłorocznych wyborów czerwcowych i okrągłego stołu, dobra? Co pan może powiedzieć o wyborze tamtego prezydenta? To jeśli chodzi o to, że go... To jeśli nie gęgu-gęgu, to na pewno nie hąsia-hąsia. A tak ogólnie to... Jakiego prezydenta? Jak to pan nic nie wie? Pierwsze słyszę. W lesie byłem. No widzę, piła panu po głowie przejechała. Gajowy mną szyszki strącał. To jeszcze... O, przyczepiła się jedna, co? Mhm.
tam się nalatał. No, nie, ale wie pan, chodzi o tego prezydenta, co przeszedł pługówkiem. To go głupki wybierali? No, on przeszedł połową głosu. Pan sobie wyobraża, co by było, jakby jeden facet, zamiast podnieść rękę do góry, podrapał się w głowę? Nie. No premier nasz. A prezydent Wałęsa? Nie, Wałęsa jeszcze wtedy nie mógł zostać prezydentem. Dlaczego? Oj, bo to było tak, że oni się przy tym okrągłym stole umówili, że se zagrają w rzuć monetę. Jak wypadnie orzeł, prezydentem będzie generał, jak reszka to Kiszczak. A Wałęsa? Jak wypadnie na kant. No, rozumiem, a nie miał szans. To dziś dziw, że go nie wybrali. No. No, ale za to nasz były premier był jak chleb i gorzałka. Taki drogi. Nie, taki mazowiecki. Bidulek. Tak, on szczupły dosyć. Widziałem, aż osłabł, jak zobaczył, ilu partyjnych posłów na niego głosowało. A propos, to co pan powie o rozpadzie PZPR-u na socjaldemokrację i Unię? No, wszystkie pierwotniaki rozmnażają się przez podział. A pan słyszał, że oni są teraz w opozycji parlamentarnej? No nie, bo skąd? Aha, bo pan...